chciałabym bardzo serdecznie przywitać Państwa na tym naszym kolejnym webinarium eksperckim. Tym razem spotykamy się i będziemy rozmawiali o temacie efektywności energetycznej budynków. Tytuł naszego webinarium warsztatu w zasadzie to jest ku poprawie efektywności energetycznej budynków. Warsztaty organizowane są przez Centrum Energrid Warszawa w ramach projektu Ekomiasto, inicjatywy ambasady Francji w Polsce. Wydarzenie organizujemy wspólnie z Urzędem Miejskim w Krakowie. Kraków jest dzisiaj naszym miastem, które nas gości, oraz wspólnie z bankiem BNP Paribas, który jest partnerem 7. edycji projektu Ekomiasto. Ja nazywam się Maria Andrzejewska, jestem dyrektorem Centrum Energrid Warszawa i mam przyjemność poprowadzić pierwszą część naszego spotkania. Zanim przejdziemy do prezentacji eksperckiej, chciałabym prosić, abyśmy wysłuchali wspólnie powitania przygotowanego przez pana ambasadora Francji w Polsce, pana Frédérica Billet. Szanowni panie prezydencie miasta Krakowa, szanowni państwo, drodzy przyjaciele, w tym otwarciu warsztatów Ekomiasto witam państwa w trybie zdalnym, choć oczywiście wołałbym przemawiać do państwa bezpośrednio z Krakowa. W każdym razie cieszę się, że ten projekt zainicjowany przez ambasadę Francji przy wsparciu Centrum UNEP GRID, które żyje dzięki polskim miastom, nie został zatrzymany przez pandemię i rozwija się normalnie. Nauczyliśmy się żyć w nowych warunkach i dostosować do nich nowe formy współpracy. Serdecznie dziękuję miastu Kraków, że gości te warsztaty online. Wiem, że Kraków szczególnie angażuje się w zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i współpracę z francuskimi partnerami, miastami Orléans i Bordeaux. Nasze miasta doceniają możliwość zaangażowania w ten projekt i są gotowe dzielić się swoim doświadczeniem i porównywać punkty widzenia co do rozwoju życia w miastach. Cieszę się też, że eksperci Paryskiej Agencji do Spraw Klimatu, Agence Paris Climat, uczestniczą w warsztatach. Poza tym, co na nas spoczywa odpowiedzialność za przyszłość kolejnych pokoleń. Oprócz tego cieszy mnie, że nasz partner BNP Paribas włącza się w ten projekt i wnosi fachową wiedzę o dostępnych produktach finansowych wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Życzę Państwu owocnych warsztatów, bogatych w wymianę doświadczeń i w nowe pomysły. W tych trudnych czasach chciałbym jeszcze raz zapewnić Państwa o zaangażowaniu Francji i francuskich miast w współpracę z naszymi polskimi partnerami. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Dziękuję serdecznie panie ambasadorze za te ogromnie ciepłe i mądre słowa. Cieszymy się, że możemy współpracować i że możemy razem działać na rzecz zrównoważonego rozwoju miast w Polsce. Bardzo się cieszę, że jest z nami dzisiaj pan prezydent, pierwszy zastępca prezydenta miasta Krakowa, pan Andrzej Kulik, pan prezydent do spraw polityki społecznej i komunalnej. Panie prezydencie, tak jak powiedziałam, dzisiaj gościmy u państwa, więc bardzo serdecznie proszę o powitanie naszych uczestników. Witam serdecznie państwa. Jest mi niezwykle w ten chociażby pośredni sposób powitać państwa w Krakowie. Mam nadzieję, że ten krakowski klimat, klimat miasta, które nakłania do dialogu, do rozmowy, do wypracowywania wspólnych rozwiązań, udzieli się nam także i w dzisiejszym webinarium. Jak pani słusznie przedstawiła, zajmuje się zarówno problematyką polityki komunalnej, jak i polityki społecznej i jest to połączenie moim zdaniem bardzo trafne, dlatego że ono z jednej strony pokazuje problemy związane z gospodarką komunalną, ale z drugiej strony styczność z polityką społeczną i takim znakomitym przykładem tego łączenia jest właśnie nasza polityka klimatyczna.
strategia klimatyczna, która także odnosi się do kwestii związanej z termomodernizacją budynków. To jest ogromne wyzwanie dla naszego miasta, ponieważ z jednej strony jesteśmy miastem coraz bardziej zabudowanym, z drugiej strony jednak mamy szereg budynków, które powstały w czasach sprzed 100, 200, 300 i więcej lat. I tutaj problem termomodernizacji jest problemem wysoce trudnym do pogodzenia z oczekiwaniami konserwatora miejskiego czy konserwatora wojewódzkiego. I to jest pewne wyzwanie, które musimy podołać i wierzę głęboko, że doświadczenia miast o podobnej substancji zabytkowej, jak wspomniany przez pana ambasadora, nasze miasta partnerskie francuskie Bordeaux i Oran, to jest właśnie ta inspiracja, z której chcielibyśmy bardzo mocno skorzystać, by poszukiwać już dróg, które zostały przez innych przetarte i móc je zaimplementować w naszym mieście. Chciałbym też powiedzieć, że nasze miasto czyni wiele wysiłków w to, by obiekty użyteczności publicznej podlegały systematycznej termomodernizacji. Prowadzimy ponad 330 szkół, kilkaset przedszkoli, żłobków, ale także innych obiektów, czy to obiektów instytucji kultury, czy też pomocy społecznej i opieki społecznej. Jest więc to ogromna ilość budynków, które wymagają termomodernizacji. Jest mi niezwykle miło powiedzieć, że znaczna część z nich już przeszła ten proces, ale musimy sobie też jasno powiedzieć, że wkład w zużycie energii tych budynków to jest zaledwie kilka procent. Tak naprawdę wielkim wyzwaniem są obiekty, które są obiektami prywatnymi, czy też w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych lub też wspólnot mieszkaniowych i dotarcie do nich z tym przesłaniem, że termomodernizacja to nie tylko niższe koszty funkcjonowania, ale także duży sukces w walce z zanieczyszczeniem powietrza, a także z kryzysem klimatycznym, to jest rzeczywiście dla nas wielkie wyzwanie i nie ukrywam, że te dzisiejsze warsztaty łączą się z taką naszą ideą pozyskiwania wiedzy, która mogłaby być skutecznie zastosowana w tej istotnej zmianie społecznej, która musi się dokonać wśród naszych mieszkańców. Nie jesteśmy co prawda na pustyni w tym zakresie, w zakresie przeobrażania świadomości mieszkańców, gdyż myślę, że sama walka z zanieczyszczeniem powietrza, która stała się takim sztandarowym problemem naszego miasta, bardzo silnie zintegrowała mieszkańców z władzami miasta i dokonała istotnego przeobrażenia w ich świadomości. Natomiast myślę, że to wyzwanie, które jest teraz przed nami, które niestety nie może być wyłącznie obciążeniem dla miasta, ale niestety będzie także musiało być obciążeniem dla mieszkańców, tam gdzie mamy do czynienia z własnością prywatną, choć nie wykluczamy oczywiście naszej mniej lub bardziej istotnej partycypacji w tym zadaniu. No to jest rzeczywiście wielkie zadanie i jestem bardzo wdzięczny za to, że mogliśmy doprowadzić do tych dzisiejszych warsztatów, które wierzę głęboko, będą ważnym krokiem dla nas w tym dziele. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie ambasadorze. W takim razie warsztaty możemy uznać za otwarte. To bardzo, bardzo ważnych rzeczy pan dotknął, panie prezydencie, w tym wprowadzeniu. Mówimy właśnie, nasze warsztaty też dzisiaj są szczególnie skierowane do przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, do przedstawicieli, do osób, które współpracują, czy są przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, bo to jest właśnie ta niezwykle ważna grupa odbiorców, których współpraca z którymi jest dla nas kluczowa do tego, żebyśmy osiągnęli sukces na tej drodze ku zdrowemu życiu, a jednocześnie przeciwdziałania zmianom klimatu, przeciwdziałania ocieplaniu planety. Także bardzo serdecznie dziękuję. Ja, szanowni państwo, zanim jeszcze przejdziemy do prezentacji, to kilka słów. Za kilkanaście dni będziemy obchodzili piątą rocznicę podpisania porozumienia paryskiego, którego celem jest właśnie uchronienie nas przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu.
Poszukujemy sposobów drastycznego obniżenia emisji, stawiamy sobie bardzo ambitne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jak Państwo słyszeli, wiele krajów podejmuje już zobowiązania, nawet do tych zobowiązań dołączyły się takie kraje jak Japonia, Korea Południowa, Chiny, które neutralność węglową zadeklarowały w 2060 roku zgodnie z deklaracjami Unii Europejskiej. Do 2030 roku powinniśmy obniżyć emisję o 55%, a więc są to ogromne wyzwania. I bardzo ważnym partnerem, może nie tyle partnerem, co jakby podmiotem w porozumieniu paryskim są miasta. Miasta, które odgrywają ogromną rolę, to już nie muszę tutaj przytaczać, myślę, tych wszystkich statystyk, ale wiemy, że są niezwykle energochłonne i tutaj no niestety, ale w jakiś sposób przyczyniają się, w sposób znaczący przyczyniają się do tych zjawisk, które w tej chwili globalnie możemy obserwować. Są miasta tym samym, stwarzają ogromne możliwości do zmiany, ogromne możliwości do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią nam odpowiedzialny rozwój i podniosą komfort życia mieszkańców. Też o tym właśnie mówili i pan prezydent, i pan ambasador w swoim wprowadzeniu. Na dzisiejszych warsztatach udało nam się zgromadzić znamienitych ekspertów i teraz poproszę naszych prelegentów o włączenie kamer. Chciałabym Państwa przedstawić wszystkim naszym uczestnikom. Tak, jest z nami Aleksandrę Nikur. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko, które reprezentuje Paryską Agencję Klimatyczną i Aleksandr będzie miał pierwszą prezentację. Jest z nami pan dyrektor Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa. Jest dzień dobry pan, Państwu. Dzień dobry, witamy. Jest pan Andreas Piątek, który reprezentuje Europejski Bank Inwestycyjny, jest inżynierem do spraw efektywności energetycznej i energii odnawialnej. Jest z nami pan dyrektor Adam Hirny, reprezentujący bank BNP Paribas Polska. Jest z nami również pan Piotr Kukla, który reprezentuje Fundację na rzecz efektywnego wykorzystania energii. Dzień dobry. Oraz pani Aleksandra Rutkowska, menedżer do spraw instytucji finansowych i programów rozwojowych w banku BNP Paribas Bank Polska, która poprowadzi dyskusję z naszymi panelistami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim Państwu. Witamy serdecznie naszych uczestników naszego spotkania. Jest nas dosyć duża grupa. Mamy w tej chwili jest 110 osób, które uczestniczą w tym spotkaniu, także jest to fantastycznie. Bardzo dziękujemy, że Państwo dołączyli. Mam nadzieję, że będziecie Państwo również aktywni, ponieważ po tych kilku niezwykle ciekawych prezentacjach zaprosimy wszystkich do dyskusji. Państwo dysponujecie tutaj takimi ikonkami Q&A, gdzie bardzo proszę zadawać pytania, bądź też komentować wypowiedzi naszych prelegentów, czy później również w trakcie dyskusji. Proszę, żebyście Państwo byli aktywni, bo chodzi nam tutaj chociaż w takiej formule trochę ograniczonej, ale właśnie o interakcję z uczestnikami. Ja za chwilę wyłączę swoją kamerę i poproszę o pierwszą prezentację, natomiast chciałabym powiedzieć, że prelegenci mają określony limit czasowy i kiedy ten czas będzie dobiegał końca, będę włączała swoją kamerę, tak żeby Państwo widzieli mnie w trakcie już prezentacji, że jednak ten czas się zbliża do końca, to będzie tak mniej więcej około minuty, dwóch minut przed końcem, także proszę mieć też na uwadze, że jak już się włączę, to proszę zmierzać ku końcowi. Bardzo serdecznie teraz dziękuję, raz jeszcze witam wszystkich i proszę Aleksandrę Niku o prezentację rozwiązań przyspieszających proces modernizacji energetycznej we wspólnotach mieszkaniowych. Aleksandr Niku reprezentuje Paryską Agencję Klimatyczną, agencję, która zajmuje się walką ze zmianami klimatycznymi, pomaga w transformacji energetycznej Paryża. A Aleksandr Nikur koordynuje w ramach agencji działania doradcze i wspierające prowadzone właśnie na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Aleksandr, floor is yours. Thank you.
My name is Alexandre Nicourt, and today I'll be presenting the COCHCO Pro, which is an approach developed by the Paris Climate Agency to tackle energy efficiency in condominiums. Quickly, I will present the Paris Climate Agency. So I work for a non-profit organization, which has been created with the support of the Paris City. And our main mission is to make Paris a neutral carbon city by 2050. And obviously, to reach this high expectation, we have to renovate our condominiums. Energy, like we have to make them like more energy efficient. So that's why we developed a tool called COCHCO Pro that will help us create connections between owners and professionals, building professionals. First, I'd like to explain to you what we're talking about and what area I will be focused on, because that's where I'm working. The goal is to accelerate energy retrofitting in condominiums. For your information, there's around 740,000 condominiums in France, and around 60% of them is covered by our tool, the COCHCO Pro. In the Métropole du Grand Paris, which is the metropolitan area of Paris, which is what you can see in this red circle, there's around 101,000 condominiums, which represents, as you can expect, one out of seven condominiums in France. This represents 2 million housing and 87 of private housing. And here, me, I work for the Paris Climate Agency. We mainly focus on Paris. Paris is the orange bit that you can see in this middle of the circle. Most of the city is composed of condominiums, around 44,000, 1 million housing, and 85% of private housing. So, to tackle these condominiums, we have developed a platform 5 years ago called COCHCO Pro. We have developed it with the support of the City of Paris and ADEME. ADEME stands for Agency for Energy and Environmental Management. The approach of this platform is composed of a public website that is used by owners every day and a private back office that hires every day, for example. Our objectives are to simplify and multiply energy renovation projects in condominiums. In France, for years, we've thought that renovating condominiums would be difficult. Instead, with this tool, we just think it's a different approach that has got its own methodology, that's got its own time. It's a long time to renovate condominiums in France, around 5 years. So that's what we try to do with the COCHCO Pro, to simplify it and multiply all what has been seen as difficult before. And to help the owners in the project, each condominium has got a professional advisor that will help them in their studies, in their energy performance improvement work. All these advisors know how how energy works in co-ownerships, the methodology, so they will help owners in the project and to reach what they want, to reach the expectation. So we want to multiply energy renovation projects in condominiums. Once an owner is registered on the COCHCO Pro platform, an advisor becomes a contact point of his condominiums, and he can support the development of the renovation project. This advisor is free
first, and it's also neutral, which is important in a project. So it will adapt its advices according to the owner expectation, according to the project, according to the building. So it will adapt to what the owner wants. It is also a platform that is used to support condominium project and to create a professional community that work with the coach corporate advisors. So the owner can share with the other co-owners, with his advisor, what's happening in condominiums, what will be the next step, who are the professionals that are going to be work with them. So the goal is to share everything that has been done in the condominium. So what we want with the coach corporate is to cover all the aspects of condominiums, such as communication, personalized coaching, giving some visibility to professionals. Then the coach corporate is a tool to participate in creating the energy renovation market in condominiums, help to direct the public funding towards energy efficiency that is often seen as something complicated by the owners. It's also what satisfies the owners and tenant expectations that sometimes are similar or different, like depends on how they see their building. The goal is to satisfy everyone in the condominiums. It's also a way to provide proof of building work in condominiums, which is what works the best, to show to other people that it works and can be done next to where they live. It's essential to make it happen, to get to a renovation project. And also, it's a way to prepare building professionals to new ways of working. We have noticed that if we want to get to a global project, professionals have to work together. They can't do one job without knowing each other. So that's what we're trying to do with the Coach Co-Pro. And that's what I'm going to develop in the next slide. So what we want to get to energy retrofitting in condominiums is to create link between supply and demand side by facilitating the relationship between co-owners and professionals. So the Paris Climate Agency and the Coach Co-Pro act as a facilitator between owners, the demand side, and building professional, the supply side, to accelerate the energy retrofitting in condominiums. So on one side, you have the co-owners, with who we try to raise awareness through peer-to-peer exchange, for example. We also try to support them in an energy renovation project through visiting condominiums that has been renovated. As I said, it's the best way to help them in the project through events where they can meet professionals. But professionals are linked to the Coach Co-Pro. Towards professionals. So first, how does a professional get linked to the Coach Co-Pro? They have to have specific qualification, transparency, use of ecological material and labels. One is called Reconnu Garant de l'Environnement. Sorry, it's really French. Once they have all these aspects, they can sign a charter and then they can access a number of services. So they can
we want to promote exchanges between professionals through events that we organize, facilitate access to training. We often do trainings towards architects, for example, towards trustees, in order to make sure that they're aware of what's happening in condominiums first, but also in energy efficiency. And also we participate in structuring the Renovation Professionals Network. So with the help of all these professionals, we create some tools, some instruments that help them structure the renovation market. Then what do we do also to make sure that the professionals and the owners can meet each other? We have specific services. I will present 8. I've know a lot of times there's others, and obviously I will give you more information if you need more details. We provide a specific services for trustees. So in the daily work, trustees have to deal with the organization of the condominiums. So energy efficiency is one of the aspects. That's why we provide them hotlines that they can call whenever they need, whenever they have a question about the subject. Also, we provide training in order to make sure they know what energy efficiency is in their building that they organize every day. And number 2, we also have an online professional directory. We have developed it to enable professionals to give information on the services they provide. And also help the owners to know what they are doing and what the project they're working on. Today, we have 280 affiliated professionals. So the professional that signed the chart I've talked about just before. Number 3, we also have a map of the renovated condominiums. Renovated, showing what's been done in Paris is crucial to help raise awareness among the co-owners. Once in each example, we have details about what work has been done, how much it cost, what were the building professionals that were involved in the renovation project. And everyone can access it once they're on the CoachCo Pro. Linked to this map of the renovated condominiums, we have the number 4, which is the CoachCo Pro Observatory. It helps us to know how the market of energy retrofitting is working, and also help us to produce specific analysis. And there's two main ways of the observatory. There's more quantitative way, which allows us to know how to analyze the market dynamic with some studies realized, with a number of building works that has been done. All this information can be found on the CoachCo Pro Observatory. We also have a quantitative studies, and that's led me to the point number 5. We have done actions towards oil heated condominiums. We've done a study called Say Goodbye to Oil Heating Condominiums. As you may know, Paris City wants to stop oil heated condominiums by the end of 2030. There's still 1,500 condominiums that use this way of heating. So we have a lot of work to do on this aspect, and we're working on it. We also have an event called Forum de l'Éco-Rénovation. I've kept the French way. It's our annual matchmaking event where owners can meet affiliated professionals.
this year it didn't happen for obvious reasons, but in 2019 we had this event in the City Hall of Paris, and 650 co-owners came to this event, and also 50 professionals were there to meet them. And I'm nearly finished in 1 minute. Just to finish some indicators of the activity on the metropolitan area, we've got 147,000 dwelling coach in the metropolitan area. The observatory shows us that there is 123 million euros building works that has been voted in these metropolitan condominiums. Number of professional advisors in the metropolitan area is 25, and it's going to grow and grow more and more next year. Today, 250 professional affiliated to our professional directory. So again, it's going to grow again. So they know how to work. They know how to renovate buildings. And we have identified 10% of the condominiums on the metropolitan area. And to finish, 80% of the condominiums in the metropolitan area are covered by the Coach CoPro. And obviously all these numbers will be growing in the next years as this subject is getting more and more important for co-owners first, but also for the City of Paris. Thank you. I hope I stayed in time. And obviously if you have other questions, hesitate to contact me. I'll be providing my number and my mail if you need. Thank you, Aleksandr. Bardzo ciekawa prezentacja. Wydaje mi się, że to potwierdza, jak istotna jest dobrze zorganizowana współpraca różnych podmiotów i jakie jest to wyzwanie, ale też jakie dobre przynosi efekty. Chciałabym prosić naszego kolejnego prezentera. So thank you, Aleksandr. And zapraszam do zabrania głosu pana dyrektora Andrzeja Łazęckiego, zastępcę dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Pan dyrektor jest specjalistą w zakresie gospodarki komunalnej, inżynierem z ponad 30-letnim doświadczeniem, projektantem, audytorem energetycznym i konsultantem, a w Urzędzie Miasta odpowiada za planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej oraz gospodarkę niskoemisyjną. Panie dyrektorze, zapraszam do przedstawienia prezentacji Rola samorządu w termomodernizacji budynków. Szanowni Państwo, dziękuję za to wprowadzenie. Podzielę się z Państwem kilkoma refleksjami na temat tego, dlaczego zajmujemy się termomodernizacją jako samorząd i jak widzimy swoją rolę. Największym wyzwaniem na najbliższe lata, a w zasadzie na dziesięciolecia, jest kryzys klimatyczny. Unia Europejska przyjęła jasny cel i Kraków też deklaruje chęć dążenia do neutralności klimatycznej tak szybko, jak to będzie możliwe, w sposób społecznie akceptowalny i sprawiedliwy, nie później niż do roku 2050. Przyjęliśmy też cel na rok 2030, czy jesteśmy w trakcie przyjmowania, bo dopiero przygotowujemy strategię Krakowa wobec zmian klimatu. Według wstępnych ustaleń określimy ten cel na 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych. Muszę powiedzieć, że w tym procesie transformacji klimatycznej w stosunku do najbardziej ambitnych, najczołowych miast europejskich, no jesteśmy raczej bliżej początku drogi niż końca, ale korzystamy z pomocy programów europejskich czy współpracy w ramach społeczności na rzecz innowacji i wiedzy innowacji Climate Geek. Uczestniczymy w programie głębokich demonstracji dla miast razem z 14 innych miast, w tym metropolią Orlean. Udział w tym programie daje nam podstawy merytoryczne do transformacji poprzez innowacje systemowe. Bardzo ciekawy temat, który jest może dobrym na kolejne spotkanie. Natomiast już tak
deklarując się co do neutralności klimatycznej, trzeba sobie jasno powiedzieć, że termomodernizacja budynków jest tutaj warunkiem koniecznym. Według danych europejskich 75% budynków mieszkalnych w Unii jest nieefektywnych energetycznie, a one przecież będą również funkcjonować przez najbliższe dziesięciolecia. To jest blisko 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. I bez znaczącego ograniczenia zapotrzebowania na energię budynków nie będzie możliwe przejście na energię odnawialną. Kilka trochę danych liczbowych odnośnie Krakowa. 388 tysięcy mieszkań, 55 tysięcy budynków mieszkalnych. 60% mieszkań powstało w latach 1945-2002. To znaczy z jednej strony nie są to budynki zabytkowe, z drugiej strony nie są to budynki nowe czy prawie nowe. Z tych 55 tysięcy, 6400 budynków mieszkalnych ma kubaturę powyżej 5000 metrów sześciennych, co przyjęliśmy jako taką umowną granicę, żeby mówić o budynkach wielomieszkalnych. I dwie cechy charakterystyczne dla Krakowa czy miast w tej części Europy. Duża część z budynków wielorodzinnych była zrealizowana w technologii przemysłowej, tak zwanej wielkiej płycie czy wielkim bloku. I z uwagi na wady technologiczne była poddana termomodernizacji na przełomie XX-XXI wieku. Początkowo było to docieplenie 5 centymetrami styropianu, później 8-10. Pomimo tych była też docieplone stropodachy, wymieniane okna, modernizowane instalacje grzewcze. Jednak pomimo tych działań duża część z tych budynków cechuje się niskim standardem energetycznym. Drugi taki czynnik charakterystyczny, około 70% mieszkań zasilanych jest w ciepło z sieci ciepłowniczej. Mamy bardzo rozbudowany system ciepłowniczy, obejmujący praktycznie cały obszar gęstej zabudowy miasta. Dla obniżenia emisyjności budynków potrzebne jest zatem działanie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, zamiana źródeł na zero lub niskoemisyjne, a po drugie właśnie głęboka termomodernizacja. Jakie działania jako miasto podejmujemy na swoich budynkach czy na swoich obiektach? Na tym slajdzie pokazuję działania bardziej o charakterze organizacyjnym, na kolejnym bardziej o charakterze inwestycyjnym. Zaczęliśmy od monitorowania zużycia energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej, co nam daje dobrą wiedzę o stanie istniejącym i zachowaniu się tych budynków. Zweryfikowaliśmy warunki zakupowe energii elektrycznej, to znaczy przede wszystkim moc zamówioną, ale też ilość przyłączy, taryfy optymalizowaliśmy. Planujemy bardziej zaawansowane metody zarządzania zużyciem energii w gminnych budynkach. Realizujemy zakup energii i gazu poprzez grupę zakupową i tutaj taką pewną nowością jest zakup w oparciu, czy w odniesieniu, gdzie cena jest ustalana w odniesieniu do indeksów giełdowych w przeciwieństwie do zakupu z ceną stałą. Powołana została specjalistyczna jednostka miejska o dużo mówiącej nazwie Klimat, Energia, Gospodarka Wodna. Mamy funkcjonujące od kilku lat Centrum Doradztwa Energetycznego dla mieszkańców. Tam specjaliści wykonują bezpłatnie badania domów jednorodzinnych przy użyciu kamery termowizyjnej. Mamy też kilka programów wspierających finansowo bądź termomodernizację budynków jednorodzinnych, bądź montaż instalacji energii odnawialnej. Praktycznie zakończyliśmy już program likwidacji ogrzewań na paliwo stałe, ponieważ od roku funkcjonuje zakaz używania węgla i drewna w instalacjach domowych. Jeżeli chodzi o działania bardziej o charakterze inwestycyjnym, to w ostatnich kilku latach w ramach programu zintegrowanych inwestycji terytorialnych poddaliśmy termomodernizacji ponad 90 budynków gminnych.
rozwijamy montaż paneli fotowoltaicznych. Tutaj na prawym, z górnym zdjęciu jest taka pewna nowość, czyli panele cienkie, elastyczne, o niskiej wadze, którą mogą dać nową jakość, jeżeli chodzi o rozwój fotowoltaiki, ponieważ duża część naszych budynków, szczególnie budynków szkolnych, których mamy około 300, no cechuje się konstrukcją prefabrykowaną, tak zwanym stropodachem wentylowanym, która ma bardzo ograniczone możliwości konstrukcyjne położenia dodatkowego obciążenia, jakim jest instalacja fotowoltaiczna, i być może te lekkie panele tutaj są pewnym wyjściem z tej kłopotliwej sytuacji. Staramy się wykorzystywać nowe narzędzia pozwalające na bilansowanie energii wytwarzanej i zużywanej w naszych instalacjach i obiektach. To jest działanie bardziej planowane, ponieważ jeszcze brakuje rozwiązań prawnych dotyczących zbiorowego prosumenta, prosumenta wirtualnego, wspólnot solarnych, klastrów energii. Bardzo ciekawe, bardzo obiecujące formy, które chcemy rozwijać. Modernizujemy oświetlenie uliczne, a także wewnętrzne w budynkach. Duże przemianie ulega transport publiczny. W zasadzie nie ma już u nas pojazdów, autobusów nieefektywnych czy zanieczyszczających wyraźnie środowisko. Jest to co najmniej Euro 5, 6 hybrydy i coraz więcej autobusów elektrycznych. Jak widzimy swoją rolę? Jako samorząd odpowiadamy bezpośrednio, czyli poprzez nasze budynki, oświetlenie dróg, także spółki komunalne za około 7% emisji gazów cieplarnianych. Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy redukować emisję o 85-90%. I tutaj widać konieczność zaangażowania sektora prywatnego. Jako gmina nie mamy wielu narzędzi czy takich kompetencji bezpośrednich oddziaływania na sektor prywatny. Wymieniłbym tutaj zadanie własne gminy, jakim jest planowanie energetyczne oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii. Są to zadania własne gminy wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Tutaj jest zacytowany artykuł 18 ustawy Prawo energetyczne, ale także kolejne 19 i 20 mówią, jak to zrobić. I szukamy rozwiązań, które by pozwalały oddziaływać na sektor prywatny. Ponieważ, jak powiedziałem, nie mamy wielu narzędzi twardych, tutaj wymienię ponownie planowanie energetyczne i to, co mówiłem wcześniej, jakąś ograniczoną możliwość angażowania się finansowego, ale nie składamy broni, bo widzimy swoją rolę jako samorządu, jako rozwiązywanie problemów miasta i mieszkańców. I tutaj narzędzia, jakimi dysponujemy, to są też działania miękkie. Trzeba tu wymienić wzorcową rolę administracji publicznej. Też jasno zadeklarowane cele, wiarygodne działania gminy. To, że możemy pokazać na naszych obiektach, że sami działamy, że dajemy dobry przykład, jest szalenie istotne na oddziaływanie. Tworzenie standardów energetyczno-klimatycznych dla nowych budynków i termomodernizacji. Podkreślam słowo energetyczne, czy wyrażenie energetyczno-klimatyczne, bo nie chodzi tylko o standardy energetyczne, które są ustalane na poziomie krajowym, ale też o wskazywanie rozwiązań zwiększających czy poprawiających adaptację do zmian klimatu. Myślę tu o zagospodarowaniu wód opadowych, myślę tu o otoczeniu budynków, zacienianiu, o różnych udogodnieniach dla mieszkańców poprawiających jakość życia. Tworzenie katalogów rekomendowanych rozwiązań. Też takie katalogi w innych miastach pojawiły się odnośnie gospodarki wodnej, odnośnie zieleni i całkiem dobrze to się sprawdza. Taki katalog też pewnie będziemy chcieli przygotować tutaj w naszym mieście. Projekty pilotażowe i demonstracyjne. Tutaj przywiązuję do tego dużą wagę, bo takie
opowiadanie na poziomie idei czy budowanie świadomości jest szalenie ważne, natomiast możliwość pokazania, że faktycznie coś działa, że rozwiązania techniczne są dostępne, że od strony finansowej jest to również ekonomicznie uzasadnione, jest szalenie ważne i chyba najbardziej przekonywujące. Myślimy o własnych pilotażach, ale chcemy też promować dobre praktyki realizowane w sektorze prywatnym. Tutaj takim narzędziem może być mapa dobrowolnych zobowiązań, czyli pokazywanie tych rozwiązań w mieście, które uważamy za warte uwagi, takie docenienie tych inwestorów, którzy podjęli się wyzwań. Mówiłem o działającym funkcji doradztwa energetycznego. Też mamy taki konkurs dla deweloperów, gdzie od niedawna, właściwie w tym roku po raz pierwszy, przyznana była nagroda dla wyróżniających się przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. I to jest jedno spojrzenie na rolę miasta. Natomiast można też popatrzeć trochę inaczej, czyli od strony biznesowej, bo termomodernizacja to jest duży biznes wspierający lokalną gospodarkę. Wartość rynku liczona w miliarda złotych. Pokazywałam, że mówimy o termomodernizacji kilku tysięcy budynków, łatwo sobie to przeliczyć. Możliwość budowania lokalnego łańcucha wartości, czyli wykorzystania lokalnych producentów materiałów budowlanych czy instalacji, korzystanie z lokalnych firm budowlanych. Tutaj na poziomie lokalnym, a w szczególności regionalnym, bo myślę, że taka skala to by była bardziej właściwa, jest to szalenie obiecujące, szczególnie w kontekście odbudowy gospodarki po pandemii, gdzie te skutki odczuwamy i pewnie będziemy jeszcze dość długo odczuwać. To także tworzenie nowych miejsc pracy, to także kształcenie kadr dla potrzeb tej branży, zarówno na poziomie szkolnictwa zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. Tutaj też może nie mamy bezpośrednich kompetencji, ale pokazanie planów, pokazanie, że to jest kierunek, który będzie funkcjonował przez dłuższy okres, gdzie warto zainwestować, ułatwia rozmowy na przykład z uczelniami wyższymi, że warto takie kierunki tworzyć albo je wspierać. Ostatni temat, platforma wymiany informacji, która przynosi korzyści wszystkim uczestnikom. Ta wieża Eiffla nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ miałem okazję półtora roku temu być w Paryskiej Agencji Klimatycznej i zapoznać się z platformą, działaniem platformy CoachCoPro. I powiem, że bardzo mi się to spodobało, widzę w tym duży potencjał jako pewnego narzędzia stabilizowania rynku, przede wszystkim redukowania ryzyka zarówno dla inwestorów, jak i dla banków, ale też redukowania ryzyka dla mieszkańców i właścicieli budynków poprzez lepszą wymianę informacji, poprzez możliwość odnoszenia się do sprawdzonych rozwiązań, poprzez system rekomendacji, poprzez system kontaktowania się i tworzenia rekomendacji nie tylko w sposób formalny, ale takich bezpośrednich rozmów z zarządcami czy z właścicielami, czy na zadowolenie z jakości usług. To też lepsze efekty i wyższe oszczędności, ponieważ w jednym miejscu gromadzona jest wiedza. Budowane są pewne standardy, promowane są rozwiązania najbardziej efektywne. To, co potrzebujemy dla termomodernizacji, to obniżenie kosztów. I obniżenie kosztów możemy uzyskać właśnie poprzez wymianę informacji, poprzez uproszczenie procesów, a taka platforma mogłaby do tego służyć, poprzez zaangażowanie narzędzi cyfrowych do automatyzacji procesu. Ostatnio spotkałem się z ofertą zakupu instalacji fotowoltaicznej przez internet, w ogóle bez
udział specjalisty fizycznego na miejscu. Za pomocą danych satelitarnych można taką instalację, możliwość instalacji sprawdzić i zaproponować rozwiązanie. Też obiecujący pomysł widziałem jednej firmy z europejskich prefabrykacji rozwiązań, gdzie w jednym module jest pompa ciepła, jest zasobnik na ciepłą wodę, jest sterownik, jest podłączenie fotowoltaiki i w sposób łatwy, zoptymalizowany i w konsekwencji tańszy można taki moduł w ciągu paru dni zamontować w budynku, a nie zlecać tego rzemieślnikom, którzy nie mają takich możliwości, jakich daje prefabrykacja. To też jest pole tworzenia innowacji. Tutaj staramy się rozwijać współpracę z wyższymi uczelniami. Mamy w Krakowie dwa uniwersytety należące do czołówki krajowej i zachęcamy do budowy takich nowych, podnoszących efektywność rozwiązań. Na zakończenie dwie informacje praktyczne, czyli odniesienie do projektu zeroemisyjny Kraków, tych głębokich demonstracji, o których na początku mówiłem, i mój adres mailowy, jeżeli ktoś miałby ochotę się kontaktować i uzyskać więcej informacji albo podzielić się swoimi doświadczeniami. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Niezwykle ciekawa prezentacja. Kraków od dłuższego czasu, wszyscy, właśnie mogłabym powiedzieć, wszystkie oczy skupione na Krakowie, co głównie w związku z państwa problemem, w związku z problemem zanieczyszczenia powietrza w mieście. Bardzo się cieszę, że też pan nawiązał do Coach Pro, bo faktycznie ta współpraca, o której mówił Aleksandr, jest tutaj chyba kluczowa do osiągnięcia dobrych wyników i fantastycznie, że też łączymy dwa wątki, mianowicie czy dwa bardzo istotne zagadnienia, a więc cyfryzacji i dekarbonizacji, czyli cyfryzacja, która sprzyja dekarbonizacji, i ten przykład też z możliwością prowadzenia analizy o ewentualnej lokalizacji paneli fotowoltaicznych na podstawie zdjęć satelitarnych jest niezwykle ciekawym, chociaż to pewnie jest wstępna analiza, a tak czy inaczej jakieś bardziej szczegółowe będą konieczne. A teraz poproszę pana Andreasa Piątek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o przedstawienie informacji o tym, jak bank przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Pan Andreas Piątek jest inżynierem do spraw efektywności energetycznej i energii odnawialnej w dyrekcji projektów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przed dołączeniem do banku pracował jako kierownik projektu w Departamencie Badawczym Nowych i Odnawialnych Źródeł Energii w Komisji Europejskiej, a wcześniej jako inżynier do spraw urządzeń i procesów w Instytucie w Belgii. Bardzo dziękuję za zaproszenie. My name is Andreas Piątek, I'm working for the EIB. And today I would like to talk how EIB contributes to improving the energy efficiency of buildings in Poland. I will not talk about our financial possibilities, as we are financing all type of different projects supporting energy efficiency in whole Europe. But I would like to talk about another important topic, which is technical assistance provided by Elena, managed by the EIB for the preparation of such investments, or investments in energy efficiency in buildings. Elena was established 10 years or 11 years ago. It's based on an agreement between the EIB and European Commission. It's managed by the EIB, and the funds for this facility are coming from Horizon 2020 Research and Innovation Program. Elena provides a grant for preparation of the investments, not for the implementation of the investments, so it doesn't cover the costs which are coming from the investments,
but it covers the costs of the for the preparation of the investment. It means energy audits and other aspects, which I will explain a little bit later. Until now, we supported a project in the value of around 180 million euro, and the expected investments in energy efficiency coming from this project are of around 6.6 billion euro investments. If somebody wants to participate in this LNR program, this organization has to show that a minimum investment of 30 million euro will be realized within the next 3 years of the project duration. The grant covers up to 90% of the costs related to project development support. We are working on the principle first come, first serve. And we have budget available between 30 million and 50 million euro per year. Required level of maturity, the project that are coming to us, they have to show that they are at certain advanced stage. It means it's not only, idea that somebody has how to renovate a building or how many buildings, but for example, a city really thought about what type of buildings they want to renovate, what is the priority, so that we are sure that within the next 3 years, this investments with the LNR support can be realized. If somebody is requesting the LNR support and receive it, it's engaged in the obligation to implement the investments. And the obligation looks like that the beneficiary will have to provide or deliver at least investments 20 times the grant received for sustainable energy projects. And I will explain what does it mean. And 10 times for residential building sector. In case the leverage is not achieved, we may call proportionally the grant back depending on the amount of the investment achieved. The investments which are implemented, they do not have to be implemented by the beneficiary requesting the LNR grant. The investment can be implemented by the third party. And the duration of the investment of the project is 3 years. Who can benefit from LNR? It's at first the public sector. It can be local, regional, or national authorities that can apply for LNR. It can be other public bodies like energy agency, or grouping of such bodies under one beneficiary. But also private entities can apply for LNR. And perfect example for this are banks, commercial banks or public banks. One of the requirements for the private sector is that LNR technical assistance should not have the purpose or effect of producing a profit coming out of the LNR. What type of investments or preparation of investments is supported by LNR under the sustainable energy projects? This is energy efficiency renovation of public and private buildings, street and traffic lighting, integration of renewable energy sources into the buildings, investment in district heating and cooling networks, and support of local energy facilities that support energy efficiency and renewable energies, for example, like in creation of smart grids. So the sustainable energy is a program that address mainly cities and regions which investing in energy efficiency, where they have a lot of many small projects which can combine come on the investment volume above of 30 million euro.
It can be also that, for example, a regional authority is supporting different municipalities within the region. And like this, one of the municipality can address, for example, street lighting, the other wants to address installation of renewable energy sources on the buildings in the municipality. So it can be a combination of different types of projects which can be combined. And Elena supports through the entity which is applying for the grant all these smaller projects. We have also a program on residential buildings, and this program addresses all type of residential buildings, so single family buildings or multi apartment buildings. It addresses the energy efficiency refurbishment of those buildings, integration of renewable energy sources into those buildings, and what kind of assistance is provided through Elena for this owners of such buildings. It's providing support for energy performance certification or energy audit, providing access to financing, so it helps households to access financing from financial institution, and all provides access to available grants. And Elena can be used also to set up a one-stop shop, which is then definitely very interesting for the residential sector, where one point of contact addresses not only the demand side of the renovation, but also the supply side of the renovation, where it may connect the building owners to different companies which implementing then the measures. And as I mentioned before, the investment program implemented by the final beneficiary may be implemented by the final beneficiary or by the third party. The application process, it may look long, but it's very simple. You contact us at elena@eib.org. Then you prepare a short pre-application. These are 2-3 pages, which provide us the basic information on the envisaged investment program and the technical assistance needs which you have. We verify it and invite you normally then later to prepare the full application. The full application, it's little bit bigger document where we want to know more, where we want to receive information about the investment costs, expected costs, potential energy savings, and more details how the needs of the technical assistance will be implemented. We are not letting you alone to prepare it. We're working with you. And so we preparing together with you, or based on the information that we are receiving from you, a document which we are preparing for the European Commission, which is assessing the proposal and provides the funding. So if the European Commission approves the project, then we preparing a contract for the Elena facility. You're signing the contract, and then you can start the project to prepare all the investments. And as a beneficiary, you will have 3 years' time to be able to implement the investments. Maybe one important aspect for public authorities or public entities which are obliged to publish a tender, the publication of an investment tender for the investments, it's for us a point where we accept this publication of a tender as investment realized. So it gives the public authorities more time to prepare the investments,
and it's leave up to the market more or less the decision if the how the investments will be then realized. Here I show you the distribution of the projects all over Europe. I think currently we have five projects in Poland on energy efficiency, and one project in transport, as Elena supports also sustainable transport projects. In the end, I would like to show you two case studies that we have. These are two ongoing projects. One project in Poland, this is energy efficiency finance facility for residential buildings. And the second case is a smart central Bohemian region in Czech Republic. So for the first project in Poland, the final beneficiary is BNP Paribas, the commercial bank. The objective of the Elena support provided to the bank is that the bank can provide support and substantial investments in energy efficiency refurbishment in residential buildings in Poland. It's multi-apartment buildings. The estimated investments supported by the Elena program are of around 78 million euro. And the dedicated Elena support is of around 3.15 million euro. The project started in April last year. And what Elena provides to the bank is that the bank will be able to set up a global service package provided to homeowner associations, including providing energy audits, preparation of technical documentation, and will also provide a specialized technical advice to the housing association how to implement at the best the energy efficiency measures. In case of the Czech project, it's a regional authorities from central Bohemian region, and the authority requested support for the substantial investment in energy efficiency refurbishment to the energy performance certificates in public building in the region. The estimated investments are of 62 million euro, and the Elena support is of the value of 2.45 million euro. The project started in October last year. And Elena support will provide technical support, external technical support to develop energy audits and validation of the baselines of the buildings, and support for preparation and evaluation of the EPC tenders and contracts which will be signed in the end of the project. This is all. Thank you very much for your attention. If you have questions, you can, and or if you have ideas for new projects, these are the email addresses, the general of Elena and my project, and you can find also more information on the Elena website. Thank you very much. Bardzo dziękujemy. Pan Andreas Piątek przedstawił nam niezwykle ważny instrument finansowy, który może tutaj znacząco wpłynąć również na przyspieszenie wszelkich prac związanych chociażby z termomodernizacją, ale nie tylko. Pytania zostawiamy do dyskusji, także w trakcie dyskusji jeszcze wrócimy do tego tematu, natomiast już wywołany w trakcie prezentacji bank BNP Paribas, bardzo proszę pana dyrektora Adama Hirnego o zaprezentowanie tutaj naszego polskiego podejścia, czy polskich sposobów na wykorzystanie środków przekazywanych zarówno w programie Elena, ale myślę, że również w innych obszarach. Zapraszam, panie dyrektorze, do prezentacji 15-20 minut, tak? 15-20 minut. Tak, witam państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie na te warsztaty. Ja bym chciał na samym początku odwołać się do trochę ogólniej do jednego bardzo ciekawego raportu, który był opublikowany, był stworzony przez Komisję Europejską i przesłany do Rady Europy
który właśnie dotyczył finansowania i banków komercyjnych oraz ryzyka, jakie są związane z klimatem. I okazuje się, że według tego raportu 50% ekspozycji na ryzyko w banku jest właśnie związane ze zmianami klimatycznymi, co oznacza, że dla banków zmiany klimatyczne są niestety bardzo dużym wyzwaniem i to oznacza, że musimy podjąć istotne wysiłki w zakresie przedefiniowania naszego modelu operacyjnego, naszego modelu biznesowego. Ale z drugiej strony, tak jak tutaj jeden z moich przedmówców powiedział, tworzy się bardzo duży rynek, jeśli chodzi o finansowanie, o generalnie rynek związany z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. W związku z tym z jednej strony jest ryzyko, jest zagrożenie, ale z drugiej strony są olbrzymie szanse, w tym szanse dla banków, aby włączyć się w proces transformacji energetycznej i finansować inwestycje, które są niezbędne w tej transformacji. Na bazie tego podjęliśmy decyzję o tym, aby dokonać przygotowania odpowiednich programów i projektów, które w sposób kompleksowy będą adresowały potrzeby naszych klientów w związku z transformacją, z ich potencjalną transformacją energetyczną. Dzisiaj chciałbym podczas mojego wystąpienia zaprezentować Państwu dwa takie programy, które zostały stworzone między innymi we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, ale również z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. I tutaj na samym początku powiem, że ideą było stworzenie takich programów, które będą z jednej strony łączyły w sobie wsparcie techniczne, które jest niezbędne w procesie przygotowania inwestycji i w tym zakresie korzystamy z pomocy, jaką otrzymaliśmy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach inicjatywy Elena. Nasz bank podpisał dwie umowy z EBI. Jedna dotyczy wsparcia projektów w zakresie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i tutaj beneficjentami tego wsparcia technicznego są wspólnoty mieszkaniowe, a druga umowa dotyczy grupy przedsiębiorstw, które również mogą korzystać ze wsparcia technicznego. Bank ponadto, że oferuje we współpracy z EBI pomoc techniczną dla wspólnot mieszkaniowych i dla przedsiębiorstw, postanowił również bardzo mocno rozwinąć wewnątrz własnych struktur zespoły inżynierskie oraz zespoły specjalistów do spraw transformacji energetycznej, których zadaniem jest odpowiednie dotarcie do tych wszystkich podmiotów, które są zainteresowane albo mają w sobie potencjał do termomodernizacji. I celem działania tych zespołów jest zmotywowanie odpowiednie naszego otoczenia biznesowego do podejmowania odpowiednich działań, które mamy nadzieję będą się kończyły już inwestycjami, które również bardzo chętnie sfinansujemy. Jeśli chodzi właśnie o finansowanie, bo ta pierwsza część, czyli pomoc techniczna, ona jest niezbędna. Dodam tylko, że ona jest dostarczana we współpracy z konsorcjum podmiotów, firm inżynieryjnych, które współpracują z bankiem i przygotowują audyty energetyczne i ekspertyzy energetyczne na potrzeby konkretnych odbiorców. No ale jak już te ekspertyzy są zrealizowane i korzyści wynikające z potencjalnych inwestycji są dokładnie określone w audycie energetycznym, to przychodzi strona druga, czyli finansowanie. I tutaj nasz bank postanowił sprzężyć, że tak powiem, pomoc techniczną z odpowiednią ofertą finansowania, którą realizujemy we współpracy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. To jest finansowanie właśnie dedykowane do tego, aby do wszelkiego rodzaju projektów proekologicznych. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, my finansujemy wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zarówno remontowym, ale również w zakresie efektywności energetycznej. Projekty, które kwalifikują się do naszego wsparcia, to są typowe projekty termomodernizacyjne, gdzie do czynienia mamy z poprawą stanu przegród zewnętrznych, czyli izolacją ścian, izolacją dachu, wymianą okien, czy też izolacją posadzek, ale również są to projekty, które zawierają na przykład wymianę instalacji grzewczej, wymianę instalacji oświetlenia, montaż systemów fotowoltaicznych, czy na przykład wymianę starego chłonnych wind na nowe, efektywne energetycznie. Tego typu projekty otrzymują wsparcie ze strony banku, wsparcie w ramach kredytu z tak zwaną premią BGK-owską, która jest oddzielana z funduszu termomodernizacyjnego prowadzonego przez BGK i to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, iż pomoc jest na całkiem dużym poziomie, to znaczy wspólnota może otrzymać aż 21% dotacji do inwestycji. Ta dotacja zawsze jest wykorzystywana na spłatę kredytu inwestycyjnego, który jest udzielany przez nasz bank we współpracy z BGK. A w przypadku, jeśli chodzi o przedsięwzięcia remontowe, ten poziom dofinansowania wynosi 15%. To, co jest istotne, to fakt, że finansowanie z BGK udzielamy również we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w oparciu o program PF4EE, który jest programem gwarancyjnym, czy też programem podziału ryzyka. Pozwala on bankowi na śmielsze finansowanie inwestycji z uwagi na fakt, że Europejski Bank Inwestycyjny w przypadku niespłacania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową partycypuje w potencjalnych stratach. I to jest taki czynnik bezpieczeństwa dla banku. My oczywiście mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o finansowanie wspólnot mieszkaniowych, no ale ten dodatkowy czynnik bezpieczeństwa powoduje, że jesteśmy w stanie śmielej wyjść naprzeciw wspólnotom i oferować kredyty z dużo dłuższym okresem finansowania niż standard. W tym momencie finansujemy aż do 20 lat inwestycje i również oprocentowanie naszego kredytu zostało odpowiednio obniżone z uwagi na fakt, iż posiadamy instrument podziału ryzyka od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Także jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, to ja bym chciał tak podsumować ze swojej strony i podkreślić kompleksowość naszego podejścia, bo z jednej strony oferujemy wspólnotom pomoc na etapie przygotowania inwestycji, czyli zarówno wsparcie ekspertów banku, jak i również wsparcie od strony audytorów, którzy przygotują audyty energetyczne niezbędne w procesie inwestycji i w procesie aplikacji o premię termomodernizacyjną, a następnie jak już projekt jest przygotowany, to bank poprowadzi wspólnotę mieszkaniową w procesie uzyskania premii termomodernizacyjnej. Także tutaj nasz model zakłada takie kompleksowe wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych od początku do samego zakończenia inwestycji. Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa.
Ja dodam, że analogiczny program, który działa we współpracy z EBI, dotyczy podmiotów takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa MidCap. Już tłumaczę, o co chodzi. Przedsiębiorstwa MSP to są przedsiębiorstwa z przychodem ze sprzedaży do 50 milionów euro oraz zatrudnieniem do 249 osób. Natomiast przedsiębiorstwa MidCap to są przedsiębiorstwa, dla których przychodów ze sprzedaży nie liczymy, więc one nie mają znaczenia. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach MidCap musi być na poziomie nie większym niż 3000 osób. I takie firmy mogą również dostać kompleksowe wsparcie ze strony banku na inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków komercyjnych. My przez budynki komercyjne rozumiemy budynki po prostu wykorzystywane przez firmy w ich działalności gospodarczej. A inwestycje, które jesteśmy w stanie wspierać, to są przede wszystkim inwestycje związane z termomodernizacją budynków, czyli wymianą oświetlenia, wymianą okien, drzwi, ociepleniem dachu, stropu. Natomiast również wspieramy projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, które są zintegrowane z tymi budynkami. To jest bardzo ciekawy obszar, bardzo dużo widzimy zainteresowania od strony przedsiębiorstw instalowaniem paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła po to, aby zredukować swoje uzależnienie od zakładów energetycznych i mieć swoją docelowo tańszą energię elektryczną, bo pochodzącą z paneli fotowoltaicznych, co przy wzrastających cenach energii elektrycznej ma coraz większy sens. Oczywiście przedsiębiorstwa mogą również otrzymać analogiczne wsparcie, jak w przypadku programu dla wspólnot mieszkaniowych, czyli te wszystkie firmy, które zamierzają poprawić standard energetyczny swojego budynku, mogą zwrócić się do banku o przygotowanie audytu bądź ekspertyzy energetycznej i na podstawie przygotowanej dokumentacji technicznej wystąpić do nas o finansowanie. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że również udało nam się przygotować bardzo, bardzo fajną koncepcję finansowania. Ona jest oparta o współpracę ponownie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i opiera się o jeden instrument. To jest gwarancja Business Max, która jest instrumentem finansowanym po części ze środków unijnych i jest skonstruowana w taki sposób, iż z jednej strony stanowi gwarancję spłaty bezpłatne zabezpieczenia spłaty kredytu. BGK tutaj gwarantuje aż 80% wartości kredytu, a co przy aktualnej sytuacji gospodarczej i niepewności co do wyników finansowych wielu firm z naszego punktu widzenia jest bardzo dużą wartością dodaną. No i pośrednio to jest też wartość dodana dla tych wszystkich firm, które zainteresowane byłyby otrzymaniem finansowania w banku, ponieważ ten instrument właśnie zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania kredytu, ponieważ zmniejsza jego ryzyko. Z drugiej strony instrument oferuje również mechanizm refundacji odsetek i to jest mechanizm, który działa przez pierwsze 3 lata finansowania. Oznacza to wprost, że firmy, które otrzymają kredyt z gwarancją Business Max, mogą liczyć na zrefinansowanie odsetek, które zapłacą od kredytu i to refinansowanie wynosi 5% rocznie przez 3 lata, czyli w sumie 15% kwoty kredytu można otrzymać z tytułem zwrotu opłaconych odsetek z tego kredytu. Jest to instrument w naszej ocenie bardzo istotny, ponieważ on w takiej formie, w jakiej on działa, on przede wszystkim obniża koszt finansowania. A pamiętajmy, że koszt finansowania jest
jednym z kosztów realizacji inwestycji, w związku z czym jeżeli mamy z jednej strony dopłatę do dokumentacji technicznej, która również jest kosztem, jest całkiem wysokim kosztem w wielu sytuacjach, a z drugiej strony mamy obniżone, czy właściwie zredukowane do zera koszty odsetkowe kredytu przez pierwsze 3 lata, to ogólne koszty inwestycji istotnie spadają, w związku z czym inwestycja jest relatywnie bardziej opłacalna dla przedsiębiorstwa i to powoduje, że w takim modelu firmom bardziej opłaca się inwestować w efektywność energetyczną. Ja dodam, że ten instrument ma pewne ograniczenia, a mianowicie takie, że jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tych, które mają przychody ze sprzedaży do 50 milionów euro i zatrudnienie nie większe niż 249 osób. W związku z tym przedsiębiorstwa mid-cap nie mogą liczyć na wsparcie z tego instrumentu, natomiast w dalszym ciągu mogą uzyskać finansowanie z banku na projekty, ale w ramach innych instrumentów. I teraz jednym z takich instrumentów jest leasing, który przygotowaliśmy z myślą o tych wszystkich firmach, które chcą inwestować w odnawialne źródła energii. Nasz leasing umożliwia finansowanie aż do 7 lat. Nie ma znaczenia moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Nawet jesteśmy w stanie sfinansować projekt bez wkładu własnego. Także z perspektywy firmy myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. Konkludując może i zmierzając już ku końcowi, chciałbym podkreślić, że oprócz termomodernizacji w segmencie wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw, my jako instytucja finansowa również bardzo mocno działamy w zakresie innych projektów o charakterze proekologicznym. Przykładowo finansujemy osoby indywidualne, które inwestują w fotowoltaikę, ale również jesteśmy bardzo chętni, jeśli chodzi o finansowanie transformacji energetycznej w zakresie procesów produkcyjnych. Ja tutaj odwołam się na sam już koniec do jednego z programów zrealizowanych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. To był program Polsef, który sfinansował ponad 2000 we współpracy z BNP Paribas, między innymi 2000 projektów o wartości blisko 200 milionów euro. Te projekty dotyczyły głównie inwestycji związanych z wymianą starych maszyn i urządzeń na nowe. My jesteśmy jako instytucja finansowa bardzo dumni i bardzo zadowoleni z rezultatów tego programu. To nas nauczyło, że finansowanie tego typu przedsięwzięć ma sens. Widzimy, że firmy, które sfinansowaliśmy, bardzo ładnie się rozwijają i są coraz mocniejsze, coraz bardziej konkurencyjne i bardzo chętnie podejmujemy rozmowy z przedsiębiorstwami również w zakresie efektywności energetycznej w przemyśle. Także z mojej strony to tyle. Jeżeli byście byli Państwo zainteresowani kontaktem, to proszę o kontakt do mnie bądź do osób wymienionych na prezentacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To są niezwykle ważne informacje, które Pan przedstawił. Myślę, że możemy mówić przedstawiać dużo szczytnych słów, ważnych słów i odwoływać się do celów i założeń, ale bez dobrego finansowania tych celów nie osiągniemy. Dziękuję bardzo. Teraz mamy jeszcze krótką prezentację pana dyrektora Piotra Kukla, który jest dyrektorem Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, konsultantem do spraw energii, o roli konsultanta do spraw energii w programach. Panie dyrektorze, bardzo proszę, zgodnie z programem 10 minut. Witam Państwa ponownie. Cieszę się, że mogę przedstawić rolę konsultanta. My jesteśmy konsultantem
dla banku BNP w dwóch programach Elena, o którym pan Adam wspominał. I co się zastanawiam? I my w ramach konsorcjum składamy się z wielu agencji, między innymi z Fundacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii z Katowic i są również inne agencje, które składają się na tą kompleksową usługę na terenie całej Polski. My równocześnie te agencje są zrzeszone w Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska, więc możemy korzystać, znaczy państwo mogą korzystać z agencji, które mają duże doświadczenie. Wspomnę tylko, że fundacja niedługo kończy 30 lat działalności w zakresie właśnie efektywności energetycznej, nie tylko. Jakie wsparcie oferujemy w ramach projektu Elena dla wspólnot mieszkaniowych i dla przedsiębiorstw? Po pierwsze, takie bezpośrednie doradztwo dla zarządców wspólnot mieszkaniowych, także dla firm, dotyczące procesu technicznego, termomodernizacji, możliwości skorzystania ze środków krajowych, unijnych, Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonujemy audyty energetyczne w trzech wariantach. Ja jeszcze o tym wspomnę, o co chodzi w tych wariantach. Wykonujemy dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji, ale to dotyczy tylko programu Eko Wspólnota z Zyskiem, czyli dotyczy to wspólnot mieszkaniowych. Same projekty, bo audyty, wiadomo, robimy również dla firm. Pomagamy również w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych do Banku Gospodarstwa Krajowego na premię termomodernizacyjną i Biznes Max. Oczywiście prowadzimy też warsztata, seminaria. Ja będę czasami się odnosił do tego, co tutaj pan Aleksander mówił z Kuprum, z agencji Coach Kopro. Dlatego, że my tak naprawdę jesteśmy na początku tego procesu, tam już w Paryżu to już jest bardzo zaawansowane. No my mamy ambicje, żeby też taką działalność realizować wspólnie z bankiem BNP. No tylko my mamy zasięg całej Polski, czyli znacznie większy niż Paryż, więc to jest działanie dość trudne i skomplikowane. Wspomniałem o audytach energetycznych, że zawierają trzy warianty termomodernizacji i ten podstawowy zakres, tutaj mówię teraz o wspólnotach, to zawiera zakres zgodny z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Rozszerzony to jest uwzględniający również odnawialne źródła energii. Na przykład fotowoltaikę, pompy ciepła, a kompleksowy to już jest taki, który również zawiera racjonalizację zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych, czyli na klatkach schodowych, wymianę oświetlenia, więc ten zakres naszego audytu jest bardzo, bardzo szeroki. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to już była częściowo mowa o tym. Dofinansowanie do audytów i projektów wynosi 90% kosztów tej dokumentacji. Oczywiście istnieje też możliwość refundacji kosztów, czyli to nie musi być dotacja, czyli może być najpierw audyt przez państwa zrobiony i potem można wystąpić do banku BNP o refundację tych kosztów dokumentacji. W przypadku finansowania audytów i projektów no nie można równocześnie korzystać z innych środków dofinansowania. Co chciałem tak zaakcentować? Chciałem powiedzieć coś o czystych technologiach, parę słów. Można tak jak używać energii konwencjonalnej, czyli to jest energii z gazu, no czasami nawet z węgla, i widzimy to na tym pierwszym słupku, że to jest jakby pierwszy model, którego nie preferujemy. Drugi model jest taki, że można
te zaopatrzenie w energię dla budynków realizować bardziej efektywnie, czyli ograniczyć zużycie, tu w tym przypadku poprzez termomodernizację na przykład, i wtedy osiągamy redukcję 50%, czyli o połowę nam spada zużycie energii. Co bardziej preferujemy, żeby również nie tylko jakby ograniczyć zużycie energii, ale też częściowo przejść na odnawialne źródła energii, i to jest ten trzeci słupek. No a czwarty to jest taki perspektywiczny, dlatego że on nie dotyczy do końca budynków, które są istniejące, ale budowy nowych budynków pasywnych, i wtedy możemy mieć budynek zasilany całkowicie z energii odnawialnej, a zużycie tej energii odnawialnej, znaczy w ogóle jego zużycie będzie bardzo niskie. Chciałem Państwa zainteresować taką analizę, którą no, zrobiłem bardzo niedawno, dlatego że mówiąc o odnawialnych źródłach energii, ja też myślę teraz głównie o tych układach PV, czyli o systemach fotowoltaicznych, i proszę zauważyć, na tym wykresie widzimy, że opłacalność tych układów PV w latach, bo na tej osi X mamy lata, opłacalność się zmienia. Gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział 10 lat temu, że proponuje mi założenie ogniw fotowoltaicznych, to powiedziałbym, no absolutnie na to się nie zgadzam, dlatego że okres zwrotu takiej inwestycji wtedy przy aktualnych wtedy cenach, bo tutaj mamy na tej osi mamy ceny energii, które obowiązywały wtedy, czyli tu około 60 groszy za kilowatogodzinę, to wtedy powiedział, że to jest nieopłacalne. Ale nie można trwać w tej sytuacji cały czas, także mówić, że to 10 lat temu było nieopłacalne albo 5, bo teraz mamy rok 2020, no i okres zwrotu tej inwestycji bez żadnej dotacji, bez żadnego wsparcia, nagle nam wychodzi tutaj około 8 lat. Dlatego no, trzeba przeanalizować jako wspólnota, jako przedsiębiorstwo te działania, nie można trwać jakby w przeszłości. Jakie są takie prawne przyczynki do tego, żeby można myśleć o termomodernizacji, można myśleć o odnawialnych źródłach energii, co sprzyja ku temu? Po pierwsze, zmieniła nam się w tym roku ustawa o termomodernizacji i remontu, która tak naprawdę jako jeden z niewielu instrumentów już wspiera ten proces od wielu, wielu lat. I z takich głównych zmian to wskazałbym po pierwsze to, że aby ubiegać się teraz o premię, no, trzeba uzyskać większą oszczędność, czyli większą oszczędność energii niż to było do tej pory, czyli 25%. Jest też wsparcie dla mikrogeneracji, która daje, ja pokażę raz na przykładzie, daje dodatkowo 5% punktów procentowych premii, jeżeli wspólnota mieszkaniowa taką instalację założy. Również jest wsparcie dla modernizacji wielkiej płyty. To są takie główne działania, które były. Ja też tutaj chciałem przedstawić właśnie tą dodatkową możliwość wsparcia paneli fotowoltaicznych w ramach ustawy termomodernizacyjnej. I tak tutaj pan Adam już wspominał, łączna premia termomodernizacyjna wynosi 21%, ale ona jest wtedy wynosi 21%, kiedy państwo zainstalują, czyli państwo, czyli wspólnoty zainstalują instalację fotowoltaiczną o co najmniej mocy 6 kW. I maksymalna moc to jest 50 kW. Chcę Państwu przedstawić właśnie taki przykład budynku, w którym poniesiono 500 tysięcy złotych nakładów inwestycyjnych. Premia termomodernizacyjna w tym przypadku wyniosła 80 tysięcy, ale w tym przypadku nie zastosowano odnawialnych źródeł energii. Inny przykład budynku już takiego wysokiego, w którym dość duże zapotrzebowanie na energię występuje.
I tutaj na tym przykładzie opłacalność tej inwestycji, czyli okres zwrotu tej inwestycji wyszedł nam około 6 lat, biorąc pod uwagę wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego, więc jest to sytuacja atrakcyjna. A co w budynkach takich, które nie mają dużego zapotrzebowania w części wspólnej na energię elektryczną? No można myśleć o rozwoju dodatkowych potrzeb w tym budynku, na przykład związanych z zasilaniem samochodów elektrycznych, instalacji na przykład jakiejś pralni, suszarni, i wtedy zapotrzebowanie na energię nam wzrośnie, te potrzeby, które jak najbardziej są potrzebne do realizacji, będą zaspokajane i wtedy również mamy ten korzystny okres zwrotu inwestycji. Na koniec wspomnę tylko o tym, że działamy na całej Polsce, w całej Polsce. Tutaj Państwo mają mapkę, jeśli chodzi o wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych, naszą infolinię, też telefony do konkretnych konsultantów w Polsce. Wcześniej mówiłem o Elenie 1, Elena 2 tak samo, czyli dla firm również oferujemy wsparcie. Dziękuję za uwagę i proszę o kontakt. Dziękuję. Dziękuję Panie Piotrze, to bardzo ciekawa prezentacja. Niestety jesteśmy już trochę, nawet nie trochę, bo prawie 20 minut spóźnieni, dlatego chciałabym już niezwłocznie przekazać głos Pani Aleksandrze Rutkowskiej, menedżerowi do spraw instytucji finansowych i programów rozwojowych BNP Paribas. Pani Aleksandra jest od 23 lat związana z sektorem bankowości, zajmowała się przeróżnymi programami publicznymi, funduszami rządowymi, unijnymi, wsparciem przedsiębiorczości, więc jest absolutnie najlepszą osobą do poprowadzenia dyskusji. Aleksandro, przekazuję Ci głos. Bardzo dziękuję za takie przedstawienie. Mario, dziękuję. Ten panel teraz poprowadzę jako właśnie przedstawicielka Biura do Spraw Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas. I chciałam tylko powiedzieć Państwu, tak zupełnie na wstępie, że ponieważ jesteśmy dzisiaj powiązani z miastem Kraków, przynajmniej zdalnie, to że do Państwa dyspozycji, jeżeli będą Państwo chcieli porozmawiać na te tematy, jest z nami obecna Pani Agnieszka Barnaś, dyrektor, która jest odpowiedzialna za małe i średnie przedsiębiorstwa, dyrektor regionu oraz dyrektor regionu odpowiedzialny za duże przedsiębiorstwa. Jest to Pan Leszek Jurczak, oni są do Państwa dyspozycji, gdyby były jakieś zapytania, ale przede wszystkim chciałam przedstawić odpowiedzialnego za wspólnoty mieszkaniowe pana Wawrzyńca Borowicza, który jest odpowiedzialny za właśnie obszar transformacji energetycznej wspólnot mieszkaniowych w naszym banku. Pan Wawrzyniec Borowicz jest też z nami, jest do Państwa dyspozycji. Ja na czacie napiszę kontakt do pana Wawrzyńca, chyba że w międzyczasie sam poda swoje dane kontaktowe. Jeśli nie, to ja dopiszę do niego kontakt. To w przypadku, gdy wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane transformacją energetyczną swoich budynków będą zainteresowane, powtórzę raz jeszcze, pan Wawrzyniec Borowicz. Natomiast też do Państwa dyspozycji jest pan Szymon Lech, odpowiedzialny za obszar transformacji energetycznej przedsiębiorstw. I te osoby odpowiedzialne za właściwie region Kraków przekażą też, jeżeli są z nami jednostki zainteresowane, instytucje, firmy, wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane kontaktem w całej Polsce, to dane kontaktowe będą też przekazane, proszę się nie martwić. Zatem proszę o kontakt albo z panem Wawrzyńcem Borowiczem, wspólnoty mieszkaniowe, albo z panem Szymonem Lechem, firmy. Jest z nami też pan Jakub Klimczak, który jest dyrektorem Departamentu Sektora Publicznego, który właśnie za transformację energetyczną przedsiębiorstw w naszym banku odpowiada i który zawiaduje, zarządza całym naszym teamem
specjalistów do spraw transformacji energetycznej. To tak tylko tytułem wprowadzenia, bo może tak być, że Państwo po prostu chcieliby się z nami skontaktować po tym evencie, do czego serdecznie oczywiście zapraszamy. A teraz ja proponuję dyskusję. Dyskusję, która będzie przedłużeniem dyskusji, która już się odbyła, bo mieliśmy już podczas konferencji Ekomiasto 2020, gdzie wybrane zostały Ekomiasta, laureaci konkursu, który został przeprowadzony, 10 Ekomiast. Podczas tej konferencji odbył się panel energetyczny, panel dotyczący transformacji energetycznej budynku, który ja poprowadziłam. I tam takim, nie wiem, czy Państwo, którzy uczestniczyli w tym panelu, pamiętają, że takim naszym postanowieniem końcowym tego panelu było, abyśmy się spotkali właśnie na takim warsztacie, konkretnym warsztacie, webinarze, no właśnie tym, który dzisiaj się odbywa. I żebyśmy przy udziale wybitnych ekspertów, ale także Państwa obecnych z nami na tym webinarze, podczas tej dyskusji, zastanowili się nad tym, jakie konkretne projekty pilotażowe, nawiązuję tutaj do wystąpienia pana dyrektora Andrzeja Łazęckiego, mogłyby się wydarzyć, moglibyśmy zainicjować, moglibyśmy przedyskutować i moglibyśmy na końcu wdrożyć. Oczywiście mamy tutaj pewną koncepcję, która pewnie zapewne się za chwilę nam objawi w wystąpieniach naszych wybitnych ekspertów, panelistów. A w tym panelu wezmą udział pani doktor Anne Giraud, ekspert do spraw klimatu i energii, była dyrektor generalna Paryskiej Agencji Klimatycznej. Czy pani Anne mogłaby się przedstawić, pokazać, dwa słowa powiedzieć? Yes, hello, thank you very much. I was a general director of Paris Climate Agency. I was very happy to listen to Alexandra during this morning, and I've been working with our friends from Poland many times during the last 5 years. So I'm happy to participate to this discussion. Thank you very much. W panelu weźmie udział także zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Krakowa, już zaprzyjaźniony z nami, bo już po raz kolejny się widzimy, pan Andrzej Łazęcki. Tak, jestem obecny. Witamy serdecznie. Pan Andreas Piątek, specjalista do spraw energii w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Tak, dziękuję. Dzień dobry, witamy. Pan Piotr Kukla, dyrektor do spraw audytu i planowania energetycznego w Fundacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii. Ponownie. I pan Adam Hirny, dyrektor Biura do spraw Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Rozwojowych w Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpocznę ten nasz panel dyskusyjny, oczywiście wszystkich uczestników zapraszając do komentowania, pisania swoich pomysłów na czacie. Takie pytanie do wszystkich panelistów, ale oczywiście zaraz poproszę o odpowiedź przede wszystkim pana Andrzeja Łazęckiego. Jak Państwa zdaniem powinno wyglądać ekologiczne miasto w przyszłości? Czyli konkretnie mówiąc, jakie rozwiązania dziś prezentowane powinniśmy Państwa zdaniem zaadoptować i spróbować wdrożyć we współpracy właśnie takich instytucji, jakie się dzisiaj spotkały na dzisiejszym warsztacie? I oddaję głos pan Andrzej Łazęcki, poproszę o dwa słowa komentarza. Takie pytanie, które samo w sobie mogło być przedmiotem osobnego warsztatu. Mając na uwadze wyzwania, te megatrendy, a także doświadczenia, które przyniosła nam pandemia COVID-19, trzeba myśleć o mieście, które jest z jednej strony odporne, z drugiej strony potrafi elastycznie reagować. Bo te doświadczenia wykazały, że dotychczasowe sposoby myślenia muszą ulec rewizji. Ja może powiem o projektach, które przygotowujemy i tutaj ewentualnie będę szukał powiązań z tym, co
co było wcześniej powiedziane w prezentacjach. Takich projektów bym wymienił trzy. One są na dość może wstępnym etapie koncepcyjnym. Pierwszy, nazwany kwartał klimatyczny, dotyczy rejonów centrum miasta, gdzie chcemy wprowadzić szereg rozwiązań dotyczących głównie mobilności i poprawy jakości życia, ponieważ to są budynki no, zwykle XIX-wieczne czy z początku XX wieku, gdzie termomodernizacja w sposób oczywisty jest trudna jeszcze przy takiej rozproszonej własności. To tam pewnie te elementy termomodernizacyjne będą mniej istotne, bardziej mobilność i adaptacja do zmian klimatu. Drugi projekt związany jest też z takim działaniem, czyli dystrykty dodatnie energetyczne. Jesteśmy w projekcie o nazwie Atelier, gdzie ta idea ma być rozwijana i chcielibyśmy wypróbować na początkowo kilku obiektach gminnych położonych obok siebie, ale być może włączymy, jeżeli będzie taka chęć i możliwość formalna, też sąsiednie budynki prywatne, tak żeby spróbować no, w tym obszarze, w tym dystrykcie wytwarzać tyle energii, ile się zużywa. Łatwe to nie będzie, tutaj jest kwestia montażu źródeł energii odnawialnej, jest kwestia termomodernizacji oczywiście, jest kwestia odniesienia się do sieci ciepłowniczej, która tam funkcjonuje. I trzeci taki projekt, który też rozważamy, dotyczy obszarów peryferyjnych i współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, z spółki gminnej, gdzie MPS prezentuje nowe podejście do ciepła jako usługę. Czyli zapewnienie ciepła nie tylko tam, gdzie jest sieć ciepłownicza, ale dla wszystkich mieszkańców, także obszarów peryferyjnych, w sposób no, na podobnych zasadach, po podobnej cenie. I można sobie wyobrazić i byłbym zainteresowany takim programem łączącym wsparcie krajowe, wsparcie z poziomu miasta i rozwiązania biznesowe, gdzie budynkom jednorodzinnym, na początku wybranemu osiedlu prawdopodobnie, oferujemy czy proponujemy wykonanie głębokiej termomodernizacji. Tam są głównie budynki jednorodzinne z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej jako źródeł, tak żeby zbliżyć się do zaspokojenia potrzeb energetycznych w sposób niskoemisyjny. Może tyle. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Mam kolejne takie pytanie do panelistów, a konkretnie do pana Piotra Kupy. Przepraszam. Tak? Przepraszam, jeżeli mogę przerwać. Ja mam takie trochę pytanie do pana dyrektora. Dlaczego, jak te projekty, kiedy te projekty zostaną wdrożone, jak one będą finansowane, przede wszystkim ten drugi projekt i co jest największą przeszkodą na to, żeby te projekty zostały zaimplementowane? Mówimy o projektach pilotażowych. Chcielibyśmy je wdrażać w najbliższych, myślę, 3 latach, bo to też się pokrywa z kadencją władz samorządowych i warto by sfinalizować. Przeszkód jest cały szereg. Począwszy od świadomości poprzez wydolność struktur organizacyjnych. W tym trzecim projekcie na przykład MPS musi pozyskać koncesję na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Jest to no, proces co najmniej kilkumiesięczny, jeżeli nie dłuższy, bo ma być chyba pierwszy raz taka procedura. Finansowanie no, przede wszystkim ze środków miasta, ale tutaj też chcielibyśmy pozyskiwać finansowanie zewnętrzne i oczywiście dla nas najbardziej atrakcyjne jest pozyskiwanie dotacji, ale być może też trzeba się skłaniać do innych modeli biznesowych i być może tutaj też byłaby okazja do przetestowania takich modeli typu ESCO czy PPP ESCO.
Także że to jest dość wstępny etap planowania i tutaj ja jestem bardzo otwarty na propozycje i to też chyba w swoim wystąpieniu mówiłem, żeby przeprowadzać transformację klimatyczną, mówi się o takiej poczwórnej helisie, czyli połączeniu władz miasta, mieszkańców, biznesu i przedsiębiorców. Tak widzę, że pewnie do tego by trzeba dodać również instytucje finansowe, banki, bo tutaj wasze wsparcie jest kluczowe wręcz. No, ja chciałbym w tym momencie zaproponować Elenę, bo Elena może przynajmniej pomóc w wielu w tych punktach, które pan wspomniał, które są przeszkodą. Na przykład miasto Kraków, jeżeli złoży aplikację, to jest w stanie zatrudnić dodatkowy staff, który by pracował nad przygotowaniem takich projektów. Jest też w stanie zatrudnić zewnętrznych ekspertów, którzy by przygotowywali, powiedzmy, te projekty pod względem audytów energetycznych, czy nawet by mogli przygotować biznes plan na takie projekty. Także to są możliwości, które Elena oferuje. Tak samo można by było wtedy pomyśleć, jak finansowanie może być zorganizowane. Tam też na pewno EIB jest chętne wspomagać. Mamy już dosyć dużo współpracy pomiędzy miastem Kraków a naszym bankiem. Także ja bym poprosił może o jakiś kontakt, tak żebyśmy mogli jakąś dyskusję zacząć, jeżeli jest taka ochota. I możemy zacząć robić projekt, który byłby w Polsce jako pierwszy projekt, gdzie jakieś miasto w Polsce pyta się o Elenę i otrzymuje wsparcie ze strony Eleny. My z Eleną mamy do czynienia, może na poziomie wojewódzkim. Zostali zatrudnieni doradcy energetyczni, to co mówiłem o tym Centrum Doradztwa Energetycznego. Głównie mamy tam doradców, 5 z programu LIFE i 1 z Eleny, z tego co wiem. Także bardzo ciekawa propozycja i my musimy szukać nowych rozwiązań. Wiadomo, że dotychczasowe działania, szczególnie te interwencje rozproszone, szeroko punktowe, gdzie każdemu daje się po trochu, nie przynoszą oczekiwanych efektów i transformację klimatyczną trzeba przyspieszyć kilkukrotnie. I tutaj rozwiązania obszarowe pokazujące, że właśnie cały dystrykt, czy przynajmniej kilka budynków potrafimy przekształcić tak, żeby zaspokajała swoje potrzeby, jest wręcz kluczowe. Także optymalizacja, czy szukanie nowych rozwiązań technicznych i nowych modeli finansowania, bo na pewno miasto chce wspierać te procesy, natomiast sytuacja budżetowa obecna i w ciągu najbliższych lat nie pozwoli na bardzo głębokie zaangażowanie się finansowe. I tutaj angażowanie kapitału prywatnego jest wręcz niezbędne. Także dziękuję za tę propozycję i spróbujemy może nawiązać jakiś kontakt i zacząć się zastanawiać, jak rozwiązywać temat. Na pewno, przepraszam jeszcze krótko, na pewno innowacyjne rozwiązania w sprawie finansowania czy implementacji, takie jak ESCO implementation, są na pewno dobrze widziane przez komisję i to by na pewno wspomagało też przyznania takiego grantu dla miasta Krakowa. Dziękuję. Ja mam taką refleksję po tym, co przed chwilą się zadziało, że może potrzebne jest do wprowadzenie na rynek do publicznej takiej platformy wymiany informacji na kształt tej, którą na przykład prezentował dzisiaj pan Aleksandr Nikur, przedstawiciel Paryskiej Agencji Klimatycznej, bo okazuje się, że jak porozmawiamy, nawiąże się dyskusja, to z tego się rzeczywiście mogą
z tej wymiany informacji narodzić bardzo ciekawe, nowe, wdrożone na rynku polskim projekty. I oczywiście przy udziale samorządu lokalnego, który na pewno musiałby być takim liderem tego rozwiązania, żeby było dostępne bezpłatnie na rynku i żeby instytucje lokalne mogły z takiego rozwiązania korzystać. To taka refleksja z tej przed chwilą rozmowy, która się wywiązała, dyskusji. Także bardzo dziękuję za tę interakcję i od razu za ten pierwszy pomysł, który się narodził. I cenię to sobie bardzo, że to właśnie na tym naszym dzisiejszym panelu historycznie się narodził, a może za chwilę będzie kontynuowany, wdrażany. Nawiązał pan dyrektor Andrzej Łazęcki do modeli finansowania. O tych nowych modelach finansowania poprosiłabym teraz pana Adama Hirnego dwa słowa. Panie Adamie, które nawiązując do prezentacji, poproszę o skomentowanie tych nowych modeli finansowania, jakie moglibyśmy wdrożyć na rynku. Znaczy, nowe modele finansowania to jest oczywiście finansowanie kredytem albo leasingiem i tutaj nowego świata nie wymyślimy, więc to są stare, nowe modele, ale to co jest istotne w aktualnej rzeczywistości, to z jednej strony fakt, że banki stoją pod dużą presją, jeśli chodzi o swoją efektywność działania, są liczne obowiązki na banki komercyjne nakładane podatkowe i nie tylko podatkowe, regulacyjne. Z drugiej strony inwestycje są w efektywność energetyczną, może nie wszystkie, większość już jest o bardzo dobrym profilu ryzyka, ale jednak część tych inwestycji jednak niesie jakieś ryzyko ze sobą. I tutaj jeśli chodzi o nowych modelach finansowania, to mogę powiedzieć, że istotną zmianą widoczną w sektorze bankowym są różnego rodzaju instrumenty podziału ryzyka, o których wspomniałem podczas mojej prelekcji. Jeszcze raz odniosę się do instrumentu BGK-owskiego, który ogranicza to ryzyko, bo reasekuruje je w 80%, w związku z czym bank może pozwolić sobie na śmielszą akcję finansowania, co właśnie teraz w trakcie pandemii i po jej zakończeniu może być bardzo istotne przy odbudowie gospodarczej i ponownym rozruchu i napędzeniu gospodarczej koniunktury. No i drugim instrumentem, o którym jeszcze raz wspomnę, jest instrument PF4EE z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który również jest swego rodzaju gwarancją. Ja wolę o nim mówić, że to jest instrument podziału ryzyka, gdyż to nie funkcjonuje dokładnie tak samo jak gwarancja, ale de facto spełnia ten sam cel, czyli ogranicza ryzyko, w związku z czym bank może śmielej finansować projekty i jeżeli byłaby taka wola ze strony miasta Krakowa czy innych podmiotów, możemy się zastanowić nad wykorzystaniem tego instrumentu, który aktualnie jest wykorzystywany w przypadku finansowania osób indywidualnych, do tego, aby go wykorzystać właśnie na finansowanie projektów, o których mówił mój przedmówca. Także to tyle z komentarza z mojej strony. Bardzo dziękuję. A skoro kończy się perspektywa finansowa 2014-2020 i teraz poproszę panią dr Anne Giraud o odpowiedź na pytanie, takie rekomendacje na przyszłą perspektywę finansową. Czy inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków powinny być realizowane przy wsparciu funduszy unijnych? Jeśli tak, to jakich? I tutaj zapraszam do wypowiedzi panią dr Anne Giraud, która jest wybitnym ekspertem i ma bardzo bogate doświadczenie, może nas wesprzeć koncepcyjnie w tym zakresie. Thanks a lot for these very important questions. I will try to give some ideas coming from my experience when I was the head of Paris Climate Agency.
First of all, and this is what we have experienced in Paris, is that it's very important to put all the partners, all the actors in discussion in order to have a financial model of building renovation. How much do we need? When do we need all this money? And how we can put all those actors all together? And among this, of course, public subsidies and European funds are very necessary, because the private sector will not be able to do the whole objective because the amount of money is very huge. So what we have experienced at the level of the metropolitan area in Paris is we have launched like a conference, a financial conference among all the public and private partners or different actors, design bureaus, local authorities and different banks and representatives for the states, in order to imagine what could be the roadmap up to 2050 and how we can finance all this amount. In the metropolitan area of Paris, that we are talking about 30 billion euros that has been to be spent during the next 30 years. So we think that it's important because as it has very well been said before, this can help to address the question of risk, which is very important for banks. This can also help to put a lot of projects all together in order to be more effective while having a project. It's also helped the public local authorities to set up energy performance indicators and to also report from these indicators. It's important also, and it has very been demonstrated by the previous presentation, to in order to finance all the preparation of the project. Sometimes it's quite easy to find finance for investments, but to have good investments, we need to have good preparation of the project. So this is European funds and public funds helps and to prepare all these projects. So I think this is something that can be launched. It is experience we have made in Paris, very helpful, I'm sure that Paris Climate Agency and Alexandre and the people from the agency would be happy to discuss this with you in the future if you are interested in those kind of collaboration. Bardzo dziękuję. A teraz chciałabym poproszę pana Piotra Kuklę, żeby powiedział, jak są prognozowane teraz ceny energii w najbliższym czasie i jak budować świadomość konieczności podejmowania działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. No, mam dla Państwa złą informację. Przynajmniej w Polsce ceny energii elektrycznej, ceny ciepła będą rosnąć. Jeśli chodzi o ceny gazu, to na razie w Polsce są umiarkowane, ale to są inne uwarunkowania z tym związane. I aby móc w ogóle przygotować się na ten wzrost cen energii, to należy rozważać na przykład zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Chodzi mi o takie inwestycje, które tak naprawdę bez dotacji są w stanie przetrwać, czyli na zasadzie finansowania komercyjnego. Mamy w Polsce już takie działanie, na przykład jak fotowoltaika, jak pompy ciepła, powietrzne, i one są w stanie obronić się, niekoniecznie stosując mocne narzędzia dotacyjne. Takim dobrym przykładem jest to narzędzie, które jest w BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, który na zasadzie refundacji części kosztów premii termomodernizacyjnej współpracuje z bankami, również z bankiem BNP Paribas. Ja osobiście byłem weryfikatorem dla Banku Gospodarstwa Krajowego i widziałem, jak rośnie zainteresowanie wspólnot mieszkaniowych tym produktem. I powiem tak,
dla kogoś, kto zrealizował już inwestycję, na przykład ja osobiście jestem dobrym przykładem, bo nie tylko gmina może być dobrym przykładem w zakresie efektywności energetycznej, ale my, każdy z nas może taką swoją cząstkę i promować jakby to działanie, że ja sam zrobiłem, ja sam zrealizowałem w swoim domu instalację fotowoltaiczną. Najpierw sprawdziłem, że to mi się opłaca, tak, że jest to opłacalne, a następnie zrealizowałem ją i okres zwrotu tej inwestycji u mnie w domu to jest około 5 lat. I kolejny krok, patrzcie, że zmiana myślenia, zastosowanie takich niekonwencjonalnych źródeł sprawia to, że chce nam się więcej. Ja niedawno kupiłem samochód elektryczny i sobie go zasilam właśnie z opni fotowoltaicznych, czyli nie tylko gminy mogą być wzorem, nie tylko bank może być takim wzorem, no, tak myślę, że jest BNP takim wzorem w tym zakresie, ale my, każdy z nas może być wzorem na to, że można zrealizować działania, które są opłacalnie też w sensie komercyjnym, bo wiadomo, jeżeli ktoś by mi dał 100% dotacji, no to wiadomo, że to jest opłacalne, a jeżeli tej dotacji nie ma albo jest ograniczona, to to jest ta właśnie informacja też do przedsiębiorców, że warto w tym momencie, kiedy jest to ryzyko wzrostu tych cen energii, sięgnąć, bo tak naprawdę jeżeli te ceny wzrastają, to proszę zauważyć, że ja się z tego cieszę, dlatego że prosty okres zwrotu mi wzrasta. Jeżeli ceny energii rosną, to mi automatycznie okres zwrotu inwestycji się polepsza, czyli to myślenie jest zupełnie innym myśleniem niż było do tej pory i ta transformacja energetyczna, ona nie tylko powinna jakby obejmować instytucje, ale też w jakiś sposób nas samych i nasze myślenie. Dziękuję. Dziękuję, ale pytanie, czy właśnie ten wzrost cen energii to nasz przyjaciel czy wróg? Może pan Adam Hirny by się odniósł do tego tematu. Tak, no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to trzeba spojrzeć na perspektywę. Jeżeli mamy w firmie udział energii jako, znaczy jeżeli w firmie energia stanowi duży udział w kosztach ogólnozakładowych i mamy jej wzrost, to nie jest to dobre dla tego konkretnego przedsiębiorstwa i modelu biznesowego, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na ten wzrost cen energii z perspektywy tej transformacji energetycznej i dążeniu do zeroemisyjności, jaką chcemy osiągnąć w 2050 roku, to no, ja osobiście jestem zdania, że właśnie wzrost cen energii jest naszym przyjacielem. Bo powoduje po prostu nic innego, tylko to, że inwestycje termomodernizację w odnawialne źródła energii i przy jeszcze taniejących technologiach stają się bardziej opłacalne, a zwroty z tych inwestycji krótsze. Także z perspektywy przemian, które chcemy zrealizować w najbliższych latach, rosnące ceny energii to jest bardzo dobry i pozytywny bodziec, choć oczywiście on wpływa negatywnie na wiele przedsiębiorstw, które są energochłonne. Jeżeli mogę, to ja też bym chciał coś jeszcze do tego dodać. Biorąc pod uwagę na przykład dom jednorodzinny. Jeżeli się dom jednorodzinny ociepli i usprawni pod względem termomodernizacyjnym energii eficjencji energetycznej, plus dodatkowo się wymieni piec do ogrzewania, który najczęściej jest jeszcze może w niektórych częściach kraju w Polsce na węgiel, to nie tylko się można o wiele bardziej zużycie energii zniżyć, ale tak samo zmniejszyć po prostu koszty energetyczne. Tak, jeżeli się tylko wymieni piec, a się nie ruszy nic przy domu, będzie potrzeba energetyczna taka sama jak przedtem. Także wymiana kotła powoduje tylko to, że są zmniejszone emisje CO2, niestety potrzeby energetyczne i koszty energetyczne, czy to pochodzi z prądu, czy z gazu, są takie same.
Dlatego trzeba myśleć trochę kompleksowo. Wyremontować dom, termomodernizować dom. Jeżeli jest taka możliwość, zainstalować panele fotowoltaiczne. W Polsce jest ta możliwość za oddania części tej produkcji, która jest wyprodukowana przez fotowoltaikę do sieci i później ją używać wtedy, kiedy to nie jest produkowane. Także myślę, że są ciekawe modele, które trzeba wykorzystywać i na pewno tak jak tutaj wszyscy inni powiedzieli, wzrost kosztów energetycznych jest sprzyjający na to, żeby pomyśleć o inwestycjach na wspierających energię, zużycie mniejszej energii. Dziękuję. A jak już pan Andreas Piątek jest przy głosie, to jeszcze mam tylko takie pytanie, czy Europejski Bank Inwestycyjny już szykuje programy na nową perspektywę finansową? Czy jakieś jaskółki już tych przyszłych programów mógłby pan tutaj nam zasygnalizować? A programy na przyszłą perspektywę są przygotowane przez komisję. To nie jesteśmy my. My oferujemy jak najwięcej możliwych programów finansowych, które są wtedy zaimplementowane przez różne instytucje. Mogą to być banki prywatne, albo my możemy dawać pożyczki do miast, do różnych innych podmiotów. My pracujemy w banku razem na programie, który by wspierał termomodernizację w budynkach. I to chodzi o budynki mieszkalne, budynki publiczne i jest program EIBR, który jest jeszcze w przygotowaniu, który niedługo będzie ogłoszony, ma na celu podniesienie efektywności energetycznej w budynkach w całej Europie. Powoli już zmierzamy do końca naszej dyskusji. Za chwilę też spojrzymy jeszcze na czat i zobaczymy, jakie tam mamy propozycje. Bardzo bym prosiła o przygotowanie jakiegoś resume z czatu, a tymczasem ja mam ostatnie pytanie do pani dr Anne Giraud. Czy poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie ekologicznych miast to temat na dziś, biorąc pod uwagę trudny czas pandemii? Yes. Yes, of course, we have to discuss this today. Today we are facing a lot of crises and the situation is that all those crises are all aligned. We have this pandemic, we have climate change, we have biodiversity, we have social crisis. And so we should not wait to address this question of building renovation. And just to have just three points that I can put at the discussion. First one, if we want to reach our objective for carbon neutrality in cities, we all know, and this has been also presented in before, we all know that building sector is very important. It's almost in Paris, it's 40% of energy consumption. It's 20% of greenhouse gas emission, and also energy consumption in buildings has a lot of consequences for air quality. So addressing this building sector is addressing one important sector limiting climate change in our cities. Second point is that while we are working on building renovation, we also have a lot of co-benefits from this action. And those co-benefits are, for example, energy savings for people and struggling against fuel poverty. We also participate to economy and social recovery.
by doing building renovation, we can create a lot of employment, and this is also beneficial for enterprises. We also contribute to the global renovation of our cities, because we all know that we have to adapt our buildings, we have to put some more revitalization in our buildings. So building renovation, there's a lot of co-benefits. And the third reason is building renovation is there is a lot of inertia in. And if we want to renovate, we have to start now. The example given by Alexandre says that to renovate a condominium building in Paris, it takes 3 to 5 years. So we cannot waste time, and we have to start now. And also we have to start now because we have also to prepare the transformation of all this sector. We prepare by training programs, we have to prepare all those companies, architects, design bureaus, building companies, and it was very interesting to have this previous presentation on the organization of all this sector in Poland. So for these three main reasons, I think that we should not wait, and we have to start now, even with the pandemic. Thank you. Bardzo dziękuję za takie optymistyczne podsumowanie tego panelu. Dziękuję ślicznie. I poproszę panią Marię Andrzejewską, w takim razie Mario, proszę o takie resume z czatu, co nasi uczestnicy myślą o tych tematach, które dzisiaj dyskutowaliśmy. Na czacie, tak, było troszeczkę, kilka pytań. Myślę, że dużo pytań też dotyczy bezpośrednich kontaktów z specjalistami reprezentującymi bank BNP Paribas i czy też do pana dyrektora Kukli. Więc myślę, że te kontakty państwo dostaniecie, będzie udostępnione nagranie, o czym powiem jeszcze na zakończenie, więc będziecie mogli spokojnie ze wszystkimi się kontaktować. Natomiast tutaj jeszcze udostępniamy bezpośredni kontakt do pana Wawrzyńca Borowicza. Natomiast jedno jest pytanie, które myślę, że jest, ponieważ są właściwie dwukrotnie się ono powtórzyło, więc zapewne jest to bardzo ważne dla wspólnot mieszkaniowych, o możliwość finansowania instalacji fotowoltaiki. W jednym pytaniu jest o możliwość korzystania z leasingu, w drugim o wsparcie bezzwrotne. Czy w takim wypadku może coś na ten temat, Olu? Poproszę pana dyrektora Adama Hirnego, żeby skomentował. Tak. Tak. Jeśli chodzi o finansowanie leasingiem, to ono jest przewidziane dla podmiotów innych niż wspólnoty mieszkaniowe. Głównie chodzi o przedsiębiorstwa. I tutaj no, niestety pozostaje nam tylko i wyłącznie kredyt inwestycyjny udzielany przez bank we współpracy z BGK-iem. A jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące dotacji bezzwrotnej, to odwołam się do tego, co już powiedziałem, że ta dotacja jest możliwa w systemie współpracy z BGK-iem, bo tam jest przewidziane dofinansowanie z tytułu instalacji nie mniejszej niż 6 kW. Przy czym to dofinansowanie jest na tym poziomie, jeżeli wspólnota mieszkaniowa przeprowadzi dodatkowe inne czynności termomodernizacyjne. Także tyle komentarzy z mojej strony. Dziękuję. Dziękujemy. Myślę już, Mario, że możemy chyba kończyć nasz dzisiejszy warsztat i tą dyskusję. Bardzo ciekawe wnioski, ciekawe pomysły. Też na czacie dane kontaktowe oczywiście zostawiamy, jeżeli myślę, że też możemy przekazać po tej konferencji uczestnikom dane kontaktowe, o które prosili. Nagranie z tego warsztatu będzie udostępnione. Tak, to ja jeszcze za sekundę powiem o tym. Ja już bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom, panelistom dziękuję, prelegentom i oddaję Ci głos.
Tak, ja również, ja przede wszystkim dziękuję Olu za poprowadzenie tej bardzo ważnej części dyskusyjnej, która naprawdę dużo takich dotykamy konkretów i założenia są bardzo istotne, ale później wszystkie sprawy jak gdyby wychodzą dopiero wtedy, kiedy zaczynamy już je rozpracowywać, czyli w tak zwanym praniu. Bardzo Państwu dziękuję. Ja jestem pod wrażeniem, że mimo, że przedłużyliśmy warsztat o pół godziny, praktycznie 100% uczestników dotrwało z nami do końca, więc ogromnie dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję prelegentom, dziękuję miastu Kraków za to, że zechciało nas gościć dzisiaj, że mogliśmy wspólnie zrealizować ten warsztat. Dziękuję Agencji, Paryskiej Agencji Klimatycznej. To dla nas bardzo ważne, że mogliśmy współpracować w tym temacie i myślę, że w kolejnych również będziemy następne warsztaty tego typu organizowali. Dziękuję bardzo naszym partnerom, dzięki którym w ogóle możemy realizować projekt Ekomiasto. Tutaj szczególnie ambasadzie Francji w Polsce oraz naszemu współorganizatorowi projektu Teraz Środowisko, partnerom siódmej edycji, w tym partnerowi dzisiejszych warsztatów, bankowi BNP Paribas oraz partnerom siódmej edycji firmie Citras, Fundacja Veolia Polska oraz Renault, bo było to ostatnie spotkanie w ramach siódmej edycji projektu Ekomiasto. Kolejna edycja wystartuje już na początku przyszłego roku i bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie we wszystkie działania, jakie w ramach projektu realizujemy, więc zachęcamy miasta do zgłaszania swoich dobrych praktyk, do wzięcia udziału w konkursie, a przede wszystkim do uczestnictwa też w naszych spotkaniach, warsztatach, konferencjach, zapoznania się z publikacją i uczestniczenia w takiej bezpośredniej komunikacji również z nami. To jest szczególnie ważne, że możemy dzielić dobre praktyki, możemy wzajemnie sobie przekazywać doświadczenia. Już w ostatnich słowach chciałam bardzo serdecznie podziękować całemu cudownemu zespołowi Centrum UNEP GRID Warszawa, który dzielnie uczestniczył nie tylko w realizacji tych warsztatów i poprzednich, ale w ogóle całego projektu. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję, życzę miłego dnia i pozostajemy w kontakcie. Dziękuję bardzo.